Pozbawione dowodów twierdzenia Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego MAK szkalujące postać świętej pamięci generała Andrzeja Błasika, byłego dowódcy Polskich Sił Powietrznych, który również zginął w katastrofie smoleńskiej, oburza Polaków na całym świecie. Członkowie działającego w Toronto Skrzydła Warszawa Stowarzyszenia Lotników Polskich wydali oświadczenie w obronie dobrego imienia generała i załogi samolotu Tu-154M. Oto fragmenty listu. Jesteśmy bardzo zażenowani tym, że w obronie dobrego imienia generała nie tylko Wojska Polskiego, ale i sił NATO, ani prezydent, ani premier, ani minister obrony narodowej Polski nie stanęli. Że oddano śledztwo w ręce MAK, a więc rosyjskie, a MAK jest znany od lat w zwalaniu winy za katastrofy lotnicze na pilotów. Jednocześnie wyrażamy ostry protest przeciwko szkalowaniu załogi samolotu w osobach kapitana świętej pamięci majora Arkadiusza Protasiuka, drugiego pilota świętej pamięci podpułkownika Roberta Marka Grzywny, nawigatora świętej pamięci kapitana Artura Karola Ziętka i technika pokładowego świętej pamięci podporucznika Andrzeja Michalaka oraz obciążaniu ich winą za tę katastrofę o brak profesjonalizmu i lekceważenie przepisów i procedur. Solidaryzujemy się z rodzinami poległych lotników w ich walce o dobre imię ich bliskich. Cześć ich pamięci.